Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Dzisiaj ze mną w studiu Anna Sarzyńska, portal w polityce.pl i telewizja w polsce.pl. Dobry wieczór. I Jarosław Włodarczyk, Press Club Polska. Dzień dobry. No, nie będzie zaskoczeniem temat, którym się zajmiemy. Oczywiście zajmiemy się, jak zwykle w programie Wróżenie z faktów, w konwencji próby przewidzenia dalszego rozwoju wypadków. Będziemy próbowali przewidzieć dalszy rozwój wypadków w kwestii kryzysu, no powiedziałbym wizerunkowo-dyplomatycznego, w który Polska wpadła w ciągu ostatnich kilkunastu dni, który się rozwinął najpierw z kwestii wynikającej z reportażu telewizji TVN w chyba dosyć zaskakującym kierunku w ciągu ostatnich dwóch dni, czyli sprawa nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, wprowadzającej między innymi penalizację sformułowania polskie obozy śmierci czy polskie obozy koncentracyjne i mówiąca w ogóle o tym, że zaprzeczanie, że sugerowanie czy publiczne twierdzenie, że naród polski i państwo polskie, podkreślam to bardzo mocno, bo nie chodzi tu o indywidualne osoby, ale o naród polski i państwo polskie jako całość, brały udział w zagładzie. To również ma być według tej nowelizacji karane. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm. Nie wiemy, co się z nią dalej stanie. Trafi do Senatu, potem podpis prezydenta. Na pewno mamy bardzo poważną sytuację, pewnie ja bym powiedział, że być może nawet najpoważniejszą, nie licząc ciągnącej się, ale mniej intensywnej kwestii artykułu 7, bardzo poważną sytuację kryzysową, jeśli chodzi o wizerunek Polski, najpoważniejszą prawdopodobnie właśnie prócz artykułu 7 od objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Rozwój sytuacji jest taki, że o ile w pierwszym dniu tego kryzysu mieliśmy do czynienia z bardzo gwałtownymi i momentami bezsprzecznie skandalicznymi wypowiedziami dziennikarzy, publicystów izraelskich, polityków również, to teraz mam wrażenie, że następuje trochę uspokojenie. Pewne działania z polskiej strony, wypowiedzi najważniejszych polityków w mediach społecznościowych i nie tylko, zapowiedź marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, że zaprosi panią ambasador Izraela na spotkanie dotyczące tego, jak ustawa wygląda i jakie przepisy są w niej zawarte. Jednocześnie widać, że wyborcy, elektorat, Polacy po prostu, którzy komentują w mediach społecznościowych te sytuacje, bardzo często uważają, że powinniśmy sprawę postawić niezmiernie twardo. Jednym słowem, bardzo dużo wątków, a i jeszcze jeden wątek, który wydaje mi się szczególnie ważny, czyli kwestia tego, czy Polska jest w ogóle na takie kryzysy wizerunkowe przygotowana. Czy potrafimy w takiej sytuacji reagować w sposób uporządkowany, przemyślany, czy też może nam tego brakuje. Musimy postarać się to jakoś, całą tę sytuację jakoś rozplątać i zacznijmy może od pytania, jak waszym zdaniem dalej ta sytuacja będzie się rozwijać? Czy ona jakoś osłabnie, czy to wszystko z czasem po prostu zgaśnie, tak jak z wieloma takimi kryzysami się działo, czy też będzie się ciągnąć i w obu przypadkach, czyli zgaśnie lub będzie się ciągnąć, jak głębokie szkody dla Polski, dla relacji polsko-izraelskich ten kryzys przyniesie. Ja bym zaczął pytaniem na pytanie. Jak rozmawiamy o Izraelu, to trzeba pytaniem na pytanie odpowiedzieć. Masz na myśli, jak to będzie się działo w Polsce czy na świecie? Bo co innego jest komunikacja wewnętrzna do Polski, którą realizuje rząd czy Prawo i Sprawiedliwość. To doskonale widać na przykładzie reparacji wojennych, że w Polsce jest to temat, który podnosi rząd, kiedy jedzie do Berlina nowy minister spraw zagranicznych na spotkanie z ministrem niemieckim, temat znika. I nagle mówi się o tym, że naukowcy powinni się tym zająć, historycy i tak dalej. Czyli widać, że to jest temat wyłącznie na rynek wewnętrzny. I tu jest sytuacja trochę podobna, jeśli chodzi o to, różnie to się będzie rozwijało. W Polsce będzie rosło przekonanie, że mamy rację i słuszność, ale jak znany publicysta Łukasz Warzecha zauważył na Twitterze niedawno,
W polityce nie chodzi tylko o to, żeby mieć rację. Trzeba umieć do niej przekonywać. Świata przekonać na pewno nie przekonamy takimi metodami. Proszę zwrócić uwagę, jak to zostało... Ale takimi to znaczy jakimi? No właśnie chcę to powiedzieć. W rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz, Światowy Dzień Holokaustu, wprowadzamy bardzo kontrowersyjną ustawę i nie chodzi tylko o zapis polskie obozy śmierci, tylko chodzi poza działalnością naukową i działalnością artystyczną o przypisywanie narodowi polskiemu współudziału czy współwiny za Holokaust. Narodowi i państwu polskiemu. Narodowi i państwu. I co w tym jest kontrowersyjnego? To jest kontrowersyjne w tym, że też trzeba brać to pod uwagę, że środowiska żydowskie na świecie są mają dwa ośrodki, nazwijmy to intelektualne czy decyzyjne. W Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Światowy Kongres Żydów, którego Ronald Lauder jest szefem, jest w Stanach Zjednoczonych i działa w ramach mentalności czy tradycji amerykańskiej. Pierwsza poprawka do Konstytucji mówi tyle, że nie ma żadne prawo nie może ograniczać wolności słowa, wolności mediów, wyrażania opinii, wolności religijnej i tak dalej. Czyli takie rozwiązanie prawne jest poza systemem rozumienia świata przez amerykańskich Żydów. No tak, ale my mówimy izraelscy Żydzi o polskim rozwiązaniu. Wprowadzili już takie rozwiązania. Spenalizowane jest od dawna kłamstwo oświęcimskie i jakby to nie podlega dyskusji. Wszyscy to jakoś akceptują, łącznie z, jak rozumiem, z Kongresem Żydów Amerykańskich. Więc ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego Polacy, którzy wreszcie, strasznie późno i w ogóle pewnie za późno, nie byłoby tego problemu, gdybyśmy tę kwestię podjęli wcześniej, próbują postawić rzecz na nogi, z głowy na nogi pokazać światu, że to nie Polacy są odpowiedzialni za Holokaust, bo niestety to jakby lekceważenie tej kwestii przez lata, to takie trochę nieudolne, nieumiejętne reagowanie na to pojawiające się wszędzie jednak przez lata to sformułowanie polskie obozy śmierci, no niestety przynosi taki rezultat, że to się gdzieś osadza w świadomości światowej i ta część winy jakoś nie wiadomo jaka spada na nas. Ja jestem absolutnie za tym, żeby to temu powiedzieć stop. Natomiast i zupełnie nie rozumiem, dlaczego ta reakcja, znaczy rozumiem, wiem dlaczego ta reakcja jest taka ostra, ale ja nie widzę powodów, żeby Polska w tym momencie rzeczywiście miała się wycofywać z tych sformułowań. Ja rozumiem, że należy to tłumaczyć, że należy wykazywać, że to nie jest ustawa wymierzona w Żydów, w badaniach historyczne, w jakieś ograniczanie czy manipulowanie historią, natomiast że ta ustawa ma po prostu pilnować prawdy historycznej. No i... To chyba warto przypomnieć, że po pierwsze w Europie już zdarzały się wyroki z paragrafów o kłamstwo oświęcimskie i to były wyroki surowe, więc precedensy tego typu są. To nie jest tak, że to jest pierwsze tego typu prawo w Europie. Po drugie, jak się obserwuje komentarze płynące z Izraela, to tam jednak jest, część z nich jest po prostu fałszywa, dlatego że powtarza się tam na przykład teza, że uniemożliwi to badania naukowe, podczas kiedy badania naukowe są wprost sformułowanym kontratypem w tym przepisie. Więc no, ktoś tutaj wykazał się albo złą wolą, albo nie doczytał, co komentuje. Więc wydaje mi się, że jednak sprawa nie jest taka prosta. Natomiast... Jeśli mogę odnieść się do tego, co pani redaktor powiedziała. No, pani redaktor ma słuszność, tylko w sensie merytorycznym, tylko to jest nieprzekonujące. Świat. Na tym to właśnie polega. Właśnie przekonywać. Może to jest właśnie ten moment. Ja taką nawet postawiłam gdzieś tam na Twitterze taką tezę, że można tę sytuację, pewnie się nie uda, no bo ja też jestem tu pesymistką, ale można przynajmniej spróbować wykorzystać tę sytuację kryzysową na naszą korzyść, bo teraz oczy całego świata są skierowane na nas i trzeba uruchomić pełną kampanię, może nie całego, ale żydowskiego powiedzmy świata i osób, które się tą problematyką interesują. I w związku z tym należy naprawdę zorganizować tak
taką kampanię z użyciem wszelkich możliwych środków, autorytetów, nie wiem, żeby nasze argumenty, żeby ta prawda historyczna tak naprawdę, żeby to wybrzmiało, bo piękny, rzeczywiście, to powiem tak, ja piękny postulat, wiem. Piękny postulat, nierealny. Jeszcze raz powtórzę. Nierozumienie świata nie usprawiedliwia tego, żeby robić głupoty. Jeżeli ktoś nie rozumie amerykańskiego rynku medialnego, amerykańskiej mentalności, a tam jest główny ośrodek intelektualny także Żydów na świecie i Żydzi amerykańscy mają w DNA wpisaną pierwszą poprawkę do Konstytucji Amerykańskiej. Ograniczenia wprowadzane w ten sposób i to niefortunnie jeszcze w rocznicę Światowy Dzień Holokaustu, czy w przeddzień Światowego Dnia Holokaustu, jest to z góry strzałem w stopę. No tak, ale my nie możemy... Tylko dokończę. Nie. W tym sensie, że jeżeli byśmy chcieli wprowadzać taki przepis, to trzeba, wiedząc, że sprawa jest szalenie delikatna, wiedząc, że my po wojnie nie upominaliśmy się o prawdę historyczną, a za czasów Władysława Gomułki raczej wyrzucaliśmy Żydów z Polski, plus pogromy powojenne, trzeba być szalenie tutaj rozważnym i no sprytnym jak, przepraszam, to bez skojarzeń, ale trzeba być sprytnym jak lis. No tylko, że to prawo rzeczywiście, jak przeczytać dokładnie te inkryminowane jego przepisy, ono jest sformułowane w najbardziej, moim zdaniem przynajmniej, najbardziej możliwie ostrożny sposób i najbardziej możliwie precyzyjny sposób, bo przecież sformułowanie, że karalne jest przypisywanie narodowi polskiemu i państwu polskiemu winy czy też współwiny za Holokaust nie wyklucza absolutnie mówienia i wskazywania indywidualnych przypadków, które były. Temu chyba nikt nie zaprzecza. Ale to chodzi o metodę wprowadzenia tego. Nie chodzi. Jeszcze raz się odniosę, przepraszam, bo chcę pokazać. Przykładem jest Associated Press, które 5 lat temu już wprowadziło zakaz stosowania określenia polskie obozy zagłady czy polskie obozy śmierci. I w depeszach Associated Press, w tych praktykach od 5 lat nigdy się to nie pojawiło. I te działania, które podejmowali też polscy dziennikarze, różne redakcje, a nie tylko sądy, dawały dobre efekty. Natomiast takie rozwiązanie siłowe będzie się spotykało z tym, na przykład, że w Muzeum Newsów w Waszyngtonie, w takim Muzeum Mediów, już w tej chwili jest przy Polsce jeden z 3 punktów obniżających Polsce wolność prasy, jest penalizacja przekłamań historycznych. Tak to jest odbierane na świecie. I czy my mamy właśnie słuszność, czy nam się to podoba, czy nie, to niewątpliwie polski rząd, czy formacja rządząca szerzej, nie potrafi tego wytłumaczyć światu. Tak, ale przepisy, zobaczymy, czy nie potrafi, no ale bo przepisy, zaczynamy. Przepisy, no, widać, nie przepisy dotyczące przekłamań historycznych, czyli właśnie mówiące między innymi o zaprzeczaniu Holokaustowi, powinny być w takim razie tego typu notatki przy mnóstwie państw europejskich, bo to głównie w Europie tego typu przepisy funkcjonują. Natomiast ja bym chciał przekierować naszą rozmowę jednak bardziej na przyszłość, dlatego że dyskusja o tym, czy to prawo powinno wejść w takiej postaci, w innej, już należy w tym momencie w większości do przeszłości, bo oczywiście możemy postawić pytanie, czy możliwe są jeszcze jakieś korekty, czy na przykład spotkanie pana marszałka Karczewskiego z panią ambasador Izraela może zaowocować jakąś poprawką, czy na przykład tutaj nie zawetuje tej ustawy pan prezydent. Nie sądzę, ale to jest pytanie, które możemy postawić. Natomiast to prawo już jest, więc rozważanie o tym, czy ono powinno być w ogóle w ten sposób pomyślane, jest trochę tutaj, zwłaszcza w tym programie, bezprzedmiotowe. Tu powinniśmy się zastanowić, co tak naprawdę stanie się dalej. Ale żeby pokazać, jak jednak jest to skomplikowana i niejednoznaczna sytuacja, sięgam do portalu W Polityce, gdzie Konrad Kołodziejski, który również bywa gościem programu Wróżenie z Faktów, prześledził losy rodziny Jaira Lapida, czyli członka Knesetu, od którego wpisu w dużej mierze ta awantura się zaczęła. Członka Knesetu, który stwierdził na Twitterze, że jego babcię zamordowali Niemcy i Polacy. Tak to dokładnie po angielsku jest napisane. Otóż okazuje się, nie będę oczywiście czytał tutaj całego wywodu, ale okazuje się po sprawdzeniu, że jest to raczej
niemożliwe, dlatego że jego rodzina, zarówno ze strony ojca, jak i matki, nie miała w zasadzie żadnych związków z Polską i nie miała również żadnych związków z obozami koncentracyjnymi na terenie okupowanej Polski, czyli no, albo Jair Lapid nie zna losów własnej rodziny, albo najzwyczajniej w świecie kłamie w jakimś celu, publicznie, bo okazuje się, że na żadne z pytań dotyczących właśnie losów swoich przodków żadnemu z dziennikarzy, którzy próbowali go o to na Twitterze indagować, nie odpowiedział. Więc to też pokazuje, że jakaś dziwna gra być może tu się toczy, być może jest to po prostu gra na użytek wewnętrzny w Izraelu, być może jest to sytuacja trochę podobna do tej, jaka czasem zdarza się w Polsce, kiedy jakieś zagadnienie staje się zakładnikiem właśnie polityki wewnętrznej, jakieś zagadnienie z dziedziny spraw zagranicznych, i być może właśnie jesteśmy świadkami czegoś takiego w Izraelu, no z tym, że to się dzieje oczywiście z ogromną szkodą dla relacji polsko-izraelskich i dla naszego wizerunku na świecie w ogóle. Chciałem was zapytać, jak sądzicie, czy relacje polsko-izraelskie, które wydawały się w ostatnich latach naprawdę niezłe, wyjdą z tego bardzo poobijane, czy też może na razie nam się tylko tak wydaje, bo jesteśmy w emocjach, bo sytuacja jest świeża, a być może za miesiąc czy za dwa już w ogóle nie będzie tego problemu i wszystko wróci do tej dosyć dobrej postaci, którą miało wcześniej. Pytanie, czy wyjdzie na jaw w przeciągu kilku dni, czy rzeczywiście tutaj chodzi o tę ustawę, czy chodzi o coś więcej, czy to jest tylko pretekst, bo ja cały czas jestem trochę zaskoczona gwałtownością reakcji Izraela na tę ustawę, zwłaszcza, że jak tutaj informują członkowie rządu, ona jednak była konsultowana z panią ambasador przynajmniej i pani ambasador w momencie, kiedy pewne jakieś tam zastrzeżenia zgłosiła, to one zostały uwzględnione i potem już żadnych więcej zastrzeżeń nie było, także... Ja tutaj dodam jeszcze, że na niedawnym forum w Davos z kolei była delegacja Izraela z premierem Benjaminem Netanyahu na czele i jak się dowiedziałem, no panowie, to znaczy właśnie Benjamin Netanyahu i Mateusz Morawiecki wielokrotnie byli obok siebie, spotykali się. Benjamin Netanyahu zapewne wiedział o tej szykowanej legislacji, no więc jeżeli miał tutaj jakieś zastrzeżenia, to miał na wyciągnięcie ręki premiera Morawieckiego, z którym mógł tam w Davos porozmawiać. To się nie stało. No ale nie zapominajmy o tym, że to jest jakby osobny wątek, ale... Nie ma jakiejś wielkiej awantury w Izraelu na ten temat, tylko jest tak, że idą wybory parlamentarne. No właśnie tę hipotezę przed chwilą przedstawiłem. I to jest tak, że po prostu jest też rozgrywka wewnętrzna w Izraelu. W Polsce ta, powiedziałbym, awantura wokół tego trochę jest przesadzona, trochę historyczna, ale to jest też wina rządu, dlatego że mamy weekend, minister spraw zagranicznych po prostu... ma wolny weekend, nie ma rzecznika prasowego i to jest tak, że nie bardzo ma kto z tym walczyć. Polska Fundacja Narodowa, która teoretycznie ma na to pieniądze, nie wiadomo czym się zajmuje. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale jeszcze o stosunkach polsko-izraelskich, no właśnie, bo to jest bardzo ważny kierunek. Ja myślę tak, że my mamy kolosalne zaniedbania w stosunkach polsko-izraelskich. I w jakiejkolwiek edukacji w Izraelu. Ja opowiem Państwu taką historię. W ubiegłym roku na konferencji dotyczącej wolności słowa w Presklubie Jerozolimskim rozmawiałem z taką bardzo szanowaną starszą panią, dziennikarką izraelską i coś rozmawialiśmy o Holokauście i w pewnym momencie ja mówię, no ale Polska była jedynym krajem, gdzie była kara śmierci za ratowanie Żydów. Ona mówi, nie, no to niemożliwe. Za ratowanie Żydów. Ona mówi, to niemożliwe. I był akurat obok, stał profesor historii z Uniwersytetu w Jerozolimie i on jej to potwierdził. I ona była w totalnym szoku, że tak jest, bo tego się w szkołach w Izraelu czy gdziekolwiek nie uczy. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że większość dzisiaj obywateli Izraela pochodzi z Polski, czy ma polskie korzenie. Większość w tej chwili obywateli Izraela... To już nie są czasy Ben-Guriona. Zdecydowanie. Co więcej, większość raczej wychowała się, zaryzykowałbym tezę, w narracji historycznej sowieckiej. W związku z tym ta potrzeba jakichś programów edukacyjnych
w Izraelu związanych z tym, jak wyglądała sytuacja Polaków na przykład ratujących Żydów, a jakby wyglądała sytuacja Holendra czy Francuza ratujących Żydów. Więc mamy dziesiątki lat zaniedbań. Oczywiście winą za to możemy obarczyć tylko siebie albo władze, tak jak wcześniej wspominałem, no, władze komunistyczne w ogóle tego tematu nie ruszały, a raczej starały się kontynuować pewne działania antysemickie. I teraz w tej sytuacji, jeżeli chcemy długofalowo budować dobre relacje polsko-izraelskie, to ta sytuacja myślę, że ani nie pogorszy, ani ich nie polepszy. Natomiast jeżeli nam na tym zależy, a powinno nam zależeć, bo to jest dość ważny i politycznie, i gospodarczo kraj świata, to musimy naprawdę nie robić jakieś głupawe plakaty za 100 milionów złotych Polskiej Fundacji Narodowej, tylko robić bardzo konkretne projekty międzynarodowe i filmy właśnie z Izraelczykami, bo w przeciwnym razie to nie są procesy, które można zrobić bardzo szybko. Znaczy, to wymaga programów edukacyjnych wieloletnich. Obliczonych rzeczywiście na strategię. Oczywiście, że takich kontrastów, o których mówiłeś, o których rzeczywiście Żydzi mogą po prostu nie wiedzieć, było bardzo dużo. No, wystarczy przypomnieć, skontrastować historię holenderskiej rodziny, która przechowywała Annę Frank, którą ukarano za to konfiskatą mebli, a rodziny Ulmów, która została żywcem spalona przez niemieckich żandarmów za ratowanie Żydów, więc to są porażające kontrasty. Natomiast pytanie, czy my potrafimy i w krótkim okresie, i w dłuższym okresie zareagować, i czy to się zmieni. To znaczy, czy pytanie do was, czy w krótkim okresie, w tym konkretnym momencie zobaczymy jakąś taktykę rządu, kogoś z otoczenia premiera, może MSZ-u, która będzie obliczona na zażegnanie kryzysu. I tutaj nie chodzi tylko o to, żeby wydać oświadczenie, bo samo wydawanie oświadczeń niczego nie załatwi. Chodzi o to, żeby umieścić w liczących się gazetach międzynarodowych, o zasięgu międzynarodowym, artykuły pokazujące polskie stanowisko. Chodzi o to, żeby ktoś zaczął wychwytywać na przykład w mediach społecznościowych dziennikarzy zagranicznych, którzy próbują przez te media społecznościowe skontaktować się z polskimi politykami, uzyskać jakiś komentarz. Mam wrażenie, że ktoś powinien siedzieć, i to nie jedna osoba, 24 godziny na dobę przed komputerem i właśnie tego typu sytuacje wychwytywać, mieć jakąś ofertę, potrafić coś zorganizować, odesłać do kogoś, podać numer, pomóc, przesłać oświadczenie i tak dalej. Nie widzę tej aktywności. Czy macie wrażenie, że to jest może ten moment, który spowoduje, że tego typu struktura powstanie. Być może przy kancelarii premiera na przykład. Znaczy, to jest rzeczywiście coś, moment, w którym widać, że taka organizacja, czy takie ciało jak Polska Fundacja Narodowa, tylko działająca, a nie taka atrapa, z jaką mamy do czynienia, powinna istnieć i rzeczywiście zajmować się takimi sprawami. A jeszcze do tego, o czym ty mówisz, dodałabym jeszcze, że cały czas mamy ten niewykorzystany potencjał właśnie kultury masowej, to znaczy cały czas nie mamy na przykład filmu o rotmistrzu Pileckim, nie mamy jakichś, nie wiem, seriali produkcji takich, nie wiem, jak nie wiem, film o małżeństwie Żabińskich zrobili na Amerykanie, tak? Nie zrobili go Polacy, a nawet jak ten film wszedł u nas na ekrany, to też nie było jakiejś wielkiej premiery z udziałem nie wiem, przedstawicieli władz, a moim zdaniem powinna była być. I po prostu mamy szereg takich zaniedbań, jeśli chodzi o docieranie do takiego masowego, światowego odbiorcy. Nie wiem, czy i przez gazety właśnie, ale i też przez ekran, przez takie pozytywne tłumaczenie i opowiadanie, jak było naprawdę. Bo rzeczywiście, no teraz mamy spór, teraz mamy konflikt, teraz to pewnie tego tak łatwo się nie da wyciszyć. Znaczy, wyciszy się pewnie, ale nie wiem, czy to jest najlepszy moment, żeby w takiej bojowej atmosferze przekazać coś pozytywnego.
na szczęście w tej chwili, wy mówicie, że nie ma reakcji polskiego rządu. No rzeczywiście, może nie, w MSZ-cie było jakieś oświadczenie, od dzisiaj czytam kolejne, nie wiem, wypowiedzi rzeczniczki rządu, odezwał się premier, tak, jest jakiś sygnał od ministra Szczerskiego, jest marszałek Senatu, no więc jakieś reakcje jednak są i próby załagodzenia tej sytuacji. To nie jest tak, że tam wszyscy zaspali. Tylko to nie wynika chyba z istnienia jakiegoś systemu zaplanowanego. No nie ma systemu. Ja przez kilka pierwszych godzin trwania tego kryzysu obserwowałem głównie wysiłki wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który moim zdaniem zrobił bardzo dobrą robotę. Jest współautorem tej ustawy. Współautorem ustawy, ale starał się wytłumaczyć, pokazywał ten przepis, umieścił go w wersji angielskiej. To rzeczywiście była praca, do której przecież jako wiceminister sprawiedliwości no nie jest zobowiązany. To nie jest jego działka, prawda? Od tego powinny być osoby specjalnie do tego powołane. Więc pytanie, tu patrzę na Jarka Włodarczyka, czy twoim zdaniem to będzie impuls do tego, żeby stworzyć jakąś stałą strukturę, stały zespół, który w tych sytuacjach będzie pomagał w odkręceniu takich problemów? Doświadczenie uczy tego, że nie. W Polsce na pewno nie. Dlatego, że pierwsze próby stworzenia takiego ponadresortowego zespołu były już w latach 90. Kiedy jeszcze nie było Facebooka, Twittera i trochę inaczej wyglądała komunikacja z dziennikarzami na świecie. Ale Polska jest państwem resortowym i wtedy MSZ z ministerstwem, tu Ministerstwo Gospodarki ma swoją promocję, a PAIS, czy teraz inaczej nazwana agencja, ma swoją. Te budżety są podzielone. Nie ma Kancelaria Prezydenta jeszcze ma swoją komunikację zewnętrzną. Nie ma takiej możliwości, żeby w Polsce władze poszczególnych resortów oddały swoje władztwo nad komunikacją zewnętrzną i mamy jeszcze te agencje rządowe typu Instytut Adama Mickiewicza w troszkę innych obszarach, bo bardziej promocji kultury polskiej. Dotychczas się to nie udało i ja nie sądzę, żeby była jakaś determinacja. Widać, spójrzmy przez ostatnie 2 lata. Cała komunikacja z Komisją Europejską, czy z Brukselą szerzej, nie potrafi polski rząd przedstawić swoich racji w sposób skuteczny, przebić się z tym. Wycinka w Puszczy Białowieskiej. My mamy co chwilę tego typu sytuacje i my z tego niczego się nie uczymy. W związku z czym bardzo byłbym zaskoczony, mile oczywiście, gdyby zagraniczni dziennikarze mieli partnerów. Ja też widzę na co dzień jak Press Club, kiedy mamy dziennikarzy zagranicznych w Polsce, jakie oni mają trudności, żeby uzyskać nawet informacje. Dzisiaj do mnie pisali włoscy dziennikarze, chcą tu przyjechać, robić oczywiście reportaż o tym, jak się fałszuje polskie obozy śmierci, bo oni będą robili o polskich obozach śmierci. I jak to Polacy chcą... No, ja mówię o tym, znaczy, co... Nie o polskie obozy śmierci, tylko o sformułowaniu polskie nie, obozy śmierci. Oni są przekonani, że teraz Polska próbuje sfałszować historię ustawą. Ale do czego zmierzam? Gdzie ja mam ich odesłać? Znaczy, ja muszę usiąść z nimi i 2 godziny tłumaczyć. Do Jennego Danielsa. No, to jest ten problem, że nie ma... powinna być... I znowu, zwróćmy też uwagę, że są superkompetentni, wartościowi ludzie. Sam natknąłem się na ten problem i sam się znalazłem w takiej sytuacji wielokrotnie. No, tym razem, powiem szczerze, też miałem taki moment, kiedy to ja musiałem służyć jednemu z dziennikarzy zagranicznych za swego rodzaju skrzynkę kontaktową. Wiem o wielu moich kolegach publicystach, którzy też taką rolę nieformalnych rzeczników przed zagranicznymi dziennikarzami przyjmowali, a przynajmniej ułatwiali kontakty. I to znów, no, to nie jest nasze zadanie. Oczywiście, a z drugiej strony spójrzmy, że mamy super kompetentnych ludzi. Jest Jan Ołdakowski, jest Robert Kostro, Bazyl Kerski, no szefowie muzeów, które właśnie ten okres obejmują. Ale oni nie mają na to ani budżetów, ani kompetencji, a to fantastyczni fachowcy, którzy widać... No, najlepszym przykładem jest Jan Ołdakowski. No, jemu się udaje dobrze komunikować z zagranicznymi dziennikarzami. Nawet Muzeum Żydów Polskich, POLIN, prawda? Świetnie kontaktują się z zagranicznymi dziennikarzami.
Czyli widać, że my, to nie jest to, że jesteśmy jakimś krajem peryferyjnym głupków, którzy nie potrafią się dogadać z tymi z zagranicy. Nie. My mamy świetnych ludzi na poziomie na przykład dyrekcji muzeów. Natomiast w obszarze politycznym niestety nie mamy nazbyt wielu kompetentnych ludzi, którzy by się tym zajęli, byliby, też rozumieliby wrażliwość dziennikarzy przyjeżdżających ze świata, a jeżeli są tacy, którzy to w Polsce rozumieją, to nie mają wsparcia od innych. No, ja tu mógłbym opowiadać dużo historii, kiedy Polski Press Club podejmuje rozmaite inicjatywy, bo my jesteśmy, Polski Press Club jest też centralą Międzynarodowej Federacji Press Clubów, a ja jestem sekretarzem generalnym tej organizacji. I my rozmaite inicjatywy podejmując w Polsce, w zasadzie no, staramy się szukać źródeł finansowania poza światem publicznym w Polsce, no bo nie bardzo jest z kim rozmawiać. Krótko mówiąc, potrzebny jest system, tego systemu nie ma, system, który by tych ludzi, o których mówiłeś, też wprzągł do tej maszyny. Znaczy, narzędzia i pieniądze. Mnie się wydaje, że było jakieś spotkanie już chyba premiera Morawieckiego właśnie z dziennikarzami zagranicznymi i może to jest ten właściwy trop, być żeby, może jest to żeby takie spotkania jeszcze, organizować jeszcze tylko regularnie. Dodam jedną rzecz, że przecież Marek Magierowski próbował robić to w kancelarii prezydenta. Wcześniej w kancelarii Komorowskiego, prezydenta Komorowskiego też próbowano robić takie międzyresortowe spotkania, żeby to jakoś skoordynować. Ale no, to niestety krew w piach wszystko. No, mógłbym sobie wyobrazić Marka Magierowskiego na czele takiego zespołu na przykład. No, na pewno jest to osoba kompetentna i rozumiejąca wrażliwość drugiej strony, że to nie jest takie, że damy oświadczenie i mają to łyknąć jak gęsi kluski. Na koniec tego wątku, który i tak zajął nam większość programu, ale krótko, bo właściwie odpowiedzi tutaj nie wygłosiliście na moje pytanie, czy jaki to będzie miało finał? Czy rozejście się po kościach, czy zmieni się to w jakąś trwalszą, niestety, wojnę dyplomatyczną pomiędzy Polską, Warszawą a Tel Awiwem? No ja mam nadzieję, że to się jednak jakoś uspokoi, bo jednak będą te kolejne spotkania i ta temperatura powinna przynajmniej w Polsce tutaj opaść. I takim pozytywnym może takim aspektem całej tej sprawy jest to, że tak jak dzisiaj słuchałam różnych programów publicystycznych, to tutaj nawet jakby opozycja no nie ma wątpliwości, że racje wyrażone w tej ustawie no są po naszej stronie, tak? Że tutaj to Izrael po prostu nie ma racji. Natomiast no, wszystko zależy od tego, czy na ile udatnie właśnie ta nasza dyplomacja w tym momencie zadziała, bo tutaj jest kwestia tylko tłumaczenia i ewentualnie tego drugiego dna, którego ja cały czas no, jakoś się tam spodziewam, że ono może lada moment wyjść, bo ja jestem może za małym znawcą polityki izraelskiej. Wy mówicie o tych wyborach parlamentarnych. Jestem gotowa się zgodzić, że to one leżą u podłoża eskalacji tego problemu. Znaczy, no, ale jestem ostrożną optymistką, no powiedzmy. Izrael ma znacznie poważniejsze problemy na miejscu i to nie jest główny temat kampanii wyborczej w Izraelu. Natomiast ja myślę, że sprawa przycichnie, aczkolwiek gdzieś po raz kolejny poniesiemy straty. I będziemy latami tłumaczyć, że jednak nie jest tak źle. Pierwszym symptomem będzie to, że Polska znowu straci w rankingach wolności słowa na świecie, w organizacji międzynarodowych, właśnie przez to, że penalizuje, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, że nie można penalizować za dziennikarstwo, a tu jest ryzyko tego, jest penalizowanie za dziennikarstwo. W związku z tym To jest podobna rzecz, jak mieliśmy ostatnio kwestię autoryzacji, że nie można za to penalizować, prawda? Można dawać kary, ale nie może być grzywna, bo ona jest z zakresu kodeksu karnego. I tu podobnie jest z zakresu kodeksu karnego sankcja za dziennikarstwo. Za podawanie nieprawdy, ale ja bym tylko dodała jeszcze jedno, że my, ponieważ mieliśmy tak w tej chwili takie ocieplenie wyraźne w stosunkach polsko-amerykańskich, więc może to jest też taki moment, żeby właśnie uderzyć do naszych przyjaciół po drugiej stronie oceanu, żeby tutaj wsparli nas w tych działaniach. Ostatnie 4 minuty programu poświęcimy opozycji, ponieważ ukazał się ostatnio sondaż wykluczający niezdecydowanych, co spotkało się z krytyką pani poseł Henning-Kloski z Nowoczesnej i ten sondaż pokazywał, że Nowoczesna
zbiera zaledwie 4,4% głosów, czyli jest pod progiem wyborczym. No i tu jest pytanie, po pierwsze, czy Nowoczesna rzeczywiście okaże się efemerydą polityczną? Po drugie, czy być może dojdzie do jakiegoś bardziej trwałego sojuszu Nowoczesnej z Platformą jednak przed wyborami samorządowymi? Pierwszy krok w tym kierunku mieliśmy, prawda? Już ta wola zawiązania koalicji została ogłoszona prawdopodobnie właśnie pod wpływem sondaży. Natomiast zgryźliwie Jarosław Kaczyński zauważył, że to świadczy, że wreszcie nauczyli się arytmetyki. Tak. No i, ale cóż, no niestety wygląda na to, że tutaj Nowoczesna jest na pozycji trudniejszej, żeby nie powiedzieć straconej, bo w takim bliższym współdziałaniu z Grzegorzem Schetyną, no to ja nie wróżę powodzenia i w tej chwili jakby pole manewru Nowoczesnej, jakiegoś odróżniania się pozytywnego od Platformy, no coraz bardziej maleje. Ta partia ma właśnie potężne własne problemy wizerunkowe i moim zdaniem prędzej czy później dojdzie do jakiegoś zlania się tych dwóch organizacji. Ale może to już nie chodzi właśnie o to, żeby zachować Nowoczesną jako organizację, tylko żeby samych ludzi chociaż z Nowoczesnej przepchnąć do samorządów, no potem do Sejmu, bo już z Nowoczesną jako marką i Katarzyną Lubnauer jako szefową się nie da. Nowoczesna Ryszarda Petru w zasadzie już odeszła w przeszłość. Teraz jest Nowoczesna bez Ryszarda Petru w nazwie i na pokładzie. Katarzyna Lubnauer zdecydowanie nie spełnia tych nadziei i oczekiwań, jakie miały być takiego nowego otwarcia, a raczej jest, jak to się teraz mówi nieładnie, mistrzynią samozaorania. I to niestety jest tak, że Nowoczesna nie miała do końca pomysłu, poza początkiem kampanii wyborczą, na siebie. Teraz tego pomysłu już kompletnie nie ma. I ten sojusz, o który pytasz, wydaje się bardzo sensowny. Ja myślę, że w Warszawie on by był najlepszy w kontekście kandydata jakiegoś na prezydenta Warszawy, no bo jednak przy... Teoretycznie jest. Mamy takie porozumienie. Tak, ale no, o tym mówię. Ja kiedyś Rafał to mówiłem. Trzaskowski. No tak, tylko mi chodzi o kandydata spoza Platformy Obywatelskiej. Po to, żeby nie musiał nieść plecaka Hanny Gronkiewicz-Waltz i tylko no znowu, no Platforma nie będzie chciała zrobić kroku wstecz, ale myślę, że ten to wchłonięcie Nowoczesnej do Platformy jest nieuniknione. Ja tylko powtarzam z uporem maniaka, że cały paradoks tej sytuacji obecnej polega na tym, że Katarzyna Lubnauer objęła władzę, kontestując czy krytykując próbę zbliżenia się Ryszarda Petru i Grzegorza Schetyny, bo przecież ona ten kongres wygrała dzień po tym, jak oni ogłosili właśnie porozumienie warszawskie. I podpisanie się przez Ryszarda Petru pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Dokładnie. Właśnie. A teraz właśnie robi jakby krok jeszcze bardziej w kierunku Grzegorza Schetyny, czyli jak... To prawda, że Katarzyna Lubnauer wygrała na niechęci do Platformy, czy porozumienia z Platformą, a teraz prze w tym kierunku. A to poparcie 4,4% macie wrażenie, że ono się utrzyma tak w okolicach progu rzeczywiście, że to już nie pójdzie wyżej? No pewnie to będzie się tak jakoś tam, będzie 6, 7, 4, no to jeszcze mamy dużo czasu do wyborów parlamentarnych zwłaszcza, ale jeśli w wyborach samorządowych ludzie Nowoczesnej uzyskają wynik słaby, a to jest bardzo prawdopodobne, no to po prostu Nowoczesna zniknie. I tą słabą konkluzją niestety dla Nowoczesnej, niestety, może na szczęście, to zależy co kto lubi. Kończymy dzisiejsze wróżenie z faktów. Bardzo dziękuję moim gościom. Anna Sarzyńska, portal w polityce.pl i telewizja w polsce.pl. Dziękuję bardzo. Jarosław Włodarczyk, Press Club Polska. Dziękuję. Ja się nazywam Łukasz Warzecha. To był program Wróżenie z Faktów. Kłaniam się. Do usłyszenia.